Blanka Lipińska komentuje występ w Dzień Dobry TVN, wstydzę się za ludzi. Blanka Lipińska wie, jak zwrócić uwagę internautów. Autorka powieści 365 dni w dosadny sposób wypowiedziała się o obecności statystów w wakacyjnym wydaniu Dzień Dobry TVN. Tutaj to się dopiero dzieje, drugi plan jest naprawdę ostry, dodała. Blanka Lipińska jest polską pisarką, znaną głównie z serii powieści 365 dni. Jej debiutancka książka szybko stała się bestsellerem, co doprowadziło do powstania dwóch kontynuacji oraz trzech adaptacji filmowych, które zdobyły międzynarodową popularność. Autorka jest również aktywna w swoich mediach społecznościowych. W serwisie Instagram obserwuje ją ponad 862 tysiące użytkowników. Blanka Lipińska oburzona statystami w programie telewizyjnym, wstydzę się. Będąc w stałym kontakcie ze swoimi fanami, Lipińska odniosła się do niedzielnego wydania Dzień Dobry Wakacje. Na zakończenie programu przed budynkiem wystąpił DJ, do muzyki którego tańczyli statyści. Celebrytka nie kryła swojego rozgoryczenia, widząc tłum ludzi bawiących się za jego plecami. Słuchajcie, czy tylko ja się wstydzę, widząc takie rzeczy? Ja mam coś takiego, że wstydzę się za ludzi, co nie? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jeśli to oglądacie, ale spójrzcie na drugi plan. Tutaj to się dopiero dzieje, drugi plan jest naprawdę ostry, podkreśliła. Autorka nie szczędziła słów i w swoim komunikacie wymieniła poszczególne osoby tańczące na scenie. Zwłaszcza panowie, moim faworytem jest ten w bordowej koszulce Przyp. Redaktor, i ten po drugiej stronie DJ Ejki. O, ten w niebieskim też się teraz wyłonił, dobry jest. Bosko, dobrze, wszystkie rączki w górę, jedziemy. Panowie w takich sytuacjach są najciekawsi jednak. Tutaj dziewczynka czuje się trochę awkward, myślę, że ona czuje się podobnie do mnie, kiedy to oglądam. Piszecie do mnie, że nie jestem jedyna, która to czuje, także jest nas więcej. Co mogę wam powiedzieć? Pięknej niedzieli wam życzę. Było ostro, dzięki TVN, przyznała. Fan gorzko o słowach Lipińskiej, ciekawe, jak ty byś się zachowywała. Oburzenie autorki skomentował jeden z obserwujących, który wstawił się za występującymi statystami. Ciekawe, jak ty byś się zachowywała będąc na miejscu tych ludzi za DJ-ką. Napisał. Na odpowiedź pisarki nie trzeba było długo czekać. Lipińska wyznała, że osoby tańczące są wynajmowane przez program i dostają za to wynagrodzenie. Jednakże sama gwiazda nie zdecydowałaby się na taki angaż. Ja bym tam nie poszła. Jeden z was przysłał mi ogłoszenie na statystów, przechodniów. Ci ludzie robią to za pieniądze, opowiedziała.